Siemano, jestem Jasiok. Dzisiaj jesteśmy na bellyboacie, trochę na skiwa, ale to z tego powodu, że jesteście na uchwycie bocznym. Dzisiaj zobaczycie moje starania metody dropshotowej, starania łowienia na metodę dropshotową. Będzie to mój tak naprawdę pierwszy wypad taki typowo dropshotowy. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Szczerze mówiąc, nie jestem jakoś świetnie na to nastawiony, no bo zaczynam, ale jeżeli widzicie ten film, a nie wiem, czy go będziecie widzieć, bo nie wiem, jakie będą wyniki, ale jeżeli go widzicie, no to na pewno coś połapałem, bo nigdy wam filmów bez ryb nie wrzucą. Także co, zapraszam do oglądania i życzę miłego oglądania. W ogóle mega dziwne branie, bo czułem tylko, jak coś tam zaczęło się szarpać. Mamy o konia pierwszego. Dzwoni mi telefon. Pierwszy mój okoń w sumie na dropshot złowiony taki. No bo raz złowiłem okonia na dropshot, ale to prezentowałem wędkę. Zestaw był zarzucony do wody i ryba tak naprawdę wzięła po prostu spod pomostu na Blitiza. Tym razem mamy glidera 5 cm i siedzi pierwszy okonek. No nieduży, ale jest i to się liczy. Łowimy dalej. No ładnie uderzył, ale nieduży chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Z tego co czuję, to naprawdę będzie nieduży, nawet niewymiarowy. Bardzo malutki okonek. Uderzył fajnie. Fajnie było to czuć. No ale kolejny raz, no pisklak po prostu. No, okoń, który dopiero zaczyna swoją przygodę w polowaniu. No ale ważne, że jest jakakolwiek ryba. Znowu po prostu pisklak. Chociaż ten wydaje mi się, że będzie odrobinę większy. Tak, ten już koło 20 cm. Może. Zaraz zobaczymy. W sumie jestem ciekaw, czy dobrze myślę. A, nie, koło 15. Do 20 jeszcze trochę mu brakuje. Czekaj, mordo. 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 Daj się zmierzyć i cię wypuszczę. No, 16 cm. No, nie chcę dać się zmierzyć, no. 17 prawie. No, mały okoń, mały. Spinka. Jeszcze próbowałem drugi raz go dociąć, bo nie było jakieś świetne, perfekcyjne docięcie, ale no, myślę, że mógł mieć te 20 cm, no. Ale nie ma co mówić, że mógł mieć, bo ryba nie wyjechała do mnie na bellyboata, więc ciężko stwierdzić. Sieć. Nieduży. Około 15. Ale uderzenie ładne. Zaczyna coraz bardziej mi się podobać ten dropshot. O, nawet się wypiął od razu. I w dalszym ciągu na haku glider 5 cm. Cały czas w ten sam sposób łowię. I co? Pod samych nóg, nie? Już miałem wyciągać przynętę z wody, a on zaatakował dosłownie w momencie, kiedy ta przynęta już wychodziła z wody, nie? I klasyczny dzisiejszy rozmiar 15 cm. Jest jak jest, jest ciężko. Bez czucia brania, dopiero opór podczas zacięcia trochę poczułem. Zacięcia podczas podbijania w wodzie. No i klasycznie
15 cm dzisiejsze. Szczerze, że takich koni to jestem w stanie dzisiaj nałapać setki. Pytanie, czy mi się będzie chciało, czy zaraz po prostu nie uderzymy w białoryb i tyle. Ile jeszcze miałem tysięcy brań zrobić? Co to będzie? Idzie jak szczupak. O, koń. Szedł trochę jak szczupak pod tą łódź. Ładniejszy, na pewno największy dziś. Ale kurde, no z 6 razy mi uderzył. No cały czas po prostu zacinałem i ryba nie siedziała. No i się zapiął bardzo głęboko. Już widzę, że jest okrwiony. No, chyba żaden wędkarz nie lubi takiego widoku. No ale cóż, trzeba zrobić operację. Połknął bardzo głęboko. Wracam do wody. No niestety, no słuchajcie, no miałem na to wpływu, jak ryba połknie przynętę. Ten po prostu tyle razy kąsał, zanim go udało się wciąć w ogóle, że no po prostu już za którymś razem postanowił przypierdzielić w taki sposób, że wepchał go sobie prawie do gardła. Na szczęście nie wepchał go jakoś ultra głęboko, więc nie musiałem mu wnętrzności wyrywać. Wypiąłem go i tak w miarę dobrze. No przykre na pewno. I przepraszam was za taką sytuację, no ale myślę, że każdy z was wie, że to po prostu nie jest zależne ode mnie, jak ryba się wetnie i że to nie moja wina. Sorki. Ładujemy zestawik na bardzo dużą płciznę, gdzie po prostu te ryby mniejsze, drobnica, ukleja, głównie ukleja, ale też płoć się teraz, można by powiedzieć, wygrzewa. No i bez wątpienia dlatego tam siedzi okoń, bo jednak jest to smakołyk dla okonia. Miejmy nadzieję, że dla tego większego okonia, a nie dla takich małych szkrabów. Pozostaje mieć nadzieję, było uderzenie właśnie, a nie do wcięcia. Często też przy łowieniu dropshotowym, z tego co mi wiadomo, ryby uderzają po prostu w ciężarek. Ten ciężarek też skacze pod nie. Co skutkuje tym, że to też może tak naprawdę imitować jakąś tam padniętą rybkę, która tam się odbija od tego dna. Dlatego też wydaje mi się, że okonie często mylą go z tą właściwą przynętą. No i w takim wypadku no nie jesteście nic zrobić i nie zatniecie takiej ryby. No chyba, że się tak uweźmie, że tak zaszcie, że po prostu no ten ciężarek będzie tak trzymać swej paszczy, że go nie puści. Też jest szansa na wyholowanie takiej ryby, jednak naprawdę bardzo niewielka. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że wszystkie ryby będą uderzać w prawidłową przynętę, a nie w ciężarek. To są moje początki z dropshotem, także ja też nie mam jakiegoś doświadczenia z tą metodą. Nie jestem jakiś tam super w to. No, to jest kwestia po prostu nauczenia się dobrego prowadzenia metody dropshotowej. Ale było uderzenie, halo. Fajnie, fajnie, fajnie czuć te brania. Jest to na pewno metoda, do której będę wracał. Chociaż wydaje mi się, że na ten moment na pewno bardzo dużo czasu poświęcę na tą metodę z tego powodu, że jest po prostu zarośnięte dno. Jest zarośnięte dno, wszędzie są glonny te ryby. Trzymają się raczej dna, okonie w sensie, i ciężko będzie dostać się do nich poprzez samą główkę jigową z tego powodu, że wtedy będziemy całe ziele zaczepiać po prostu o nasze haki główki jigowej. Także dropshot to jest metoda, która pozwoli wam łowić w miejscach takich, w których główką jigową po prostu byście cały czas zielsko ściągali. Tutaj jest o tyle fajnie, że to po prostu te zielsko nic nie robi. Ten ciężarek tam wchodzi w to zielsko, ale tam się nic nie zaczepia, nie ciągniecie żadnego ziela.
Także po prostu możecie łowić w takich miejscach, które fizycznie łowiąc na główkę jigową byłyby ciężkie do obłowienia. Miejmy nadzieję, że uda nam się coś skusić. A jeżeli wy widzicie ten film, to na pewno udało się coś skusić, no bo nie wrzuciłbym wam filmu bez ryb. Tym razem udało nam się nawet zahaczyć glony na przynętę, czyli patrzcie, jak ona musi być wysoko, skoro długość zestawu dropshotowego to jest około metr, metr od dna. Tutaj w moim przypadku tak postanowiłem sobie tą długość ustalić. I po prostu długie wodorosty też tutaj występują. Teraz przestaję gadać i zaczynamy łowić. Na pewno okoń. Nie jakiś duży, ale naprawdę ładnie uderzył. Się właśnie spiął. Masakra. Ra. Nie lubią mnie dzisiaj te okonie. Nie lubią. Nie lubię ją. Nie lubią. To nie miała być ryba takich rozmiarów. Chyba największy dzisiaj. Ale 20 nie ma. Więc na patelnię nawet nie może iść. Siedzi. Okoń, okoń. Ty gnojku mały. Oj, się spiął. Mocne. Siedzi. Jaki pisklak. Siedzi. Pierwszy rzut. Pierwszy rzut na inną przynętę już siedzi. Nieduży, ale siedzi. Może jeszcze się wypniesz? W pierwszym rzucie taki garbusik. W pierwszym rzucie na tą przynętę oczywiście. Łowimy dalej. Siedzi, ładny. Wydaje mi się, że szczupak. Nie, okoń. Okonek. Za bok. I dlatego tak ładnie szedł, jakby miał być naprawdę ładny. Niestety. Największy okoń koło 20 miał. No, za to dużo ich było. Ole uderzenia. I to jest trochę ładniejsza ryba. Uderzenie dnia. Uderzenie dnia po prostu, to najlepsze uderzenie dnia, ale okoń po prostu rozmiaru
przeciętnego dzisiejszego, ale uderzenie po prostu liga. Przypierdzielił jak głupi. Wow. Siedzi. Poszedł. Siedzi. To jest ta godzina. Jeszcze jakby ładniejsze okonie się odpaliły, to by było jeszcze lepiej. Ale nie narzekam, bo brania są cudowne. I kolejny garbus, trochę większy. Piękne uderzenie. Co tu się stało? Dobra, wypuszczamy. Siedzi. A więc co, dziękuję Wam bardzo ślicznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ciężko mi stwierdzić, co myśleć, bo było ciężko i ryby też nie były najlepsze. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak było, a ja spływam do domu. Cześć!